Witam bardzo serdecznie, szanowne państwo, szanowne koleżanki, kolegów oraz inne przyjaciółki i przyjaciół mądrości. Ja nazywam się Damian Nowak i jestem przewodniczącym Koła Naukowego Filozofów na naszym uniwersytecie. I mam przyjemność powitać was przede wszystkim. Od tego zacznijmy. Widzicie, kręcę z ręki dosyć spontanicznie na spacerku z takim tutaj ślicznym pieskiem. Wabi się Heidi. Nie wiem, czy go nawet było widać. O, chyba jest. O, widzicie? Taki słodki piesek. Zaczął się nowy rok akademicki i jak to tradycyjnie bywa, będziemy zbierać tematy. Tak, już zbieramy w sumie tematy. Wystąpień kilka już zostało wysłanych do mnie, więc w pierwszej kolejności te, które już się pojawiły, będą. I następne prosimy podsyłać na maila kontakt@filozofia.net.pl. Tutaj gdzieś w opisie albo powinien się też na ekranie wyświetlić ten adres mailowy. Proszę na ten adres mailowy lub do mnie w prywatnej korespondencji, czy też na fanpage koła wysłać po prostu swoją propozycję tematu. I no i co? I rozpatrzymy dalej ten temat. Oczywiście, jak zauważyliście pewnie, mamy też takie, jakby to powiedzieć, wydarzenia tworzone na naszym fanpage'u. Zawsze staramy się jak najwięcej ludzi jednak zaprosić na Państwa wydarzenia i z tego tytułu będziemy Was prosić o jakieś informacje, jakiś abstrakt, a już super by było, gdyby udało się zrobić jakiś filmik, taki nawet odręczny z telefonu. Zawsze to milej i ludzie chętniej przychodzą, gdy jest coś więcej, jakieś takie osobiste zaproszenie. W kilku słowach powiedzieć, o czym jest wystąpienie, a reszta to będzie już na samym spotkaniu. Na ten moment podejrzewamy, że terminem naszych spotkań będzie środa. Jeszcze co do godziny trwają negocjacje, ale podejrzewam, że gdzieś w okolicach 17-18 będą odbywać się standardowo spotkania. Z takich ważniejszych informacji to tradycyjnie opiekun koła Michał Płóciennik prowadzi pierwsze spotkanie. Serdecznie zapraszam, jeszcze dokładnie nie wiemy, o czym będzie to spotkanie, ale na pewno będzie fascynujące. Więcej informacji, tak jak wspomniałem, na naszym fanpage'u pojawi się wydarzenie, więc można kliknąć zakładkę wydarzenia i wyświetli się wszystko na bieżąco. Będą tam od góry wydarzenia, które nadejdą oraz te, które już się odbyły, są tam poniżej w rozpisce, więc można być wszystkim na bieżąco, aby te wydarzenia też się wyświetlały Państwu na tablicy aktualności, to proszę po prostu zalajkować nasz fanpage koła. Z mojej strony na ten moment to tyle. Tak jak wspomniałem, czekamy na Wasze tematy. No po prostu tematy związane z filozofią w jakikolwiek sposób. To nie muszą być jakieś wykłady Platon, Arystoteles, analiza krytyczna. To mogą być jakieś przyjemne tematy, na przykład filozofia w świecie Śródziemia, Władca Pierścieni, coś takiego, tak? Czyli coś, co naprawdę Was interesuje. Mogą to też być tematy związane z Państwa na przykład drugim kierunkiem studiów, gdzie łączycie Państwo pewne problemy, które wynikają naturalnie z różnych dyscyplin szczegółowych, w wątki bardziej szerokie, wątki filozoficzne. Tak, trochę się rozgadałem, więc kończąc już, zapraszam Państwa na najbliższe spotkania koła i do śledzenia wszystkich naszych komunikatów. Było mi bardzo miło i do zobaczenia.